Kulerach? Kochani, no powiem Wam, ciężko codziennie robić te 20 kilometrów. Niestety nie zdążyliśmy się dzisiaj przebrać, ponieważ mamy strasznie dużo do zrobienia. Jak zwykle musimy codziennie przeczytać najnowsze badania University of Massachusetts oraz University of California, rozprawki naukowców. Później codzienne 20 km do przebiegnięcia, żeby dbać również o formę fizyczną. Po Potem rowerek, no i oczywiście od razu później jedziemy do Starbucksa na pysznej kawki do naszej ulubionej restauracji w Łodzi. Le, wybitne, apetyt, jedzenie. Moja ulubiona kawa to. Szapuszino z espresso. Jest I... taka kawa indyjska, że ją papugi jedzą, a potem ją... Żeby mieć y, wspaniałe życie, trzeba trochę poświęceń. Glam life. Ale dzięki temu mamy dużo rzeczy do dzielenia się na Instagramie. Dlatego i, też jesteśmy e... beauty youtuberami, influencerami. Tak, dlatego mamy powodzenie i popularność. I ciekawe życie przede wszystkim. Oto, to, 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 No i tym fit akcentem, jako sportowcy, filantropi, intelektualiści, człowiecy... Człowiecy. Człowiecy humanizmu. Jesteśmy człowiecami humanizmu, tubami inteligencji. Zaczynamy nasz program. Shibu, czyli. Szybko i bez uczucia, jak umieszała. Kraj, Kręcik. Oraz Rafał. Dokładnie tak. Czy ciebie, tak jak mnie, influencera gwiazdę, sportowca? Denerwuje? Sportowca. Przede wszystkim. Ojca. Ojca. Matkę. Ojca sportu? Ojca sportu polskiego. Denerwuje, jak ktoś ci patrzy w oczy. To jest śmieszny żart takiego kabareciarza. Przepraszam jeszcze ojca, ten. Kogo ja nie trenowałem? Lewadowskiego nie trenowałem. Kowalczyk nie trenowałem. Małysza nie trenowałem. Wszystkich ich nie trenowałem. Czy ciebie właśnie jako Denerwuję? taką gwiazdę denerwuje to, jak ktoś ci patrzy hamsko w oczy? Nie mogę tego robić, powiedzieć, ponieważ ja miałem kiedyś i dalej mam taką tendencję, że lubię patrzeć ludziom w oczy tak i się nie odzywać. In my view. Ale to, to nie jest to, że cię bije. To nie o to chodzi. A, nie. To nowy styl. No fajny. Chodzi o to, że jak mnie razi, to robię, tak? ale mnie razi. A jak mnie nie razi, to robię. Co? Fajne. Słowa znaczą. Wylosowaliśmy słowa. Mamy je trzy razy powiedzieć, tak żeby druga osoba się nie zorientowała. Inaczej czeka nas upokorzenie. Tak. W jakiejkolwiek formie. Z, 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 już tracimy pomysły, więc będą też challenge'e, y, będą, y, będą. Nie tracimy pomysłów musisz powiedzieć, rozwijamy się, dlatego. Rozwijamy się, dlatego robimy coraz głupsze i bardziej prymitywne rzeczy ku innych. Boże, zmieniamy się w taką ekipę. Właśnie. I dobrze, może I ten... to nam przyniesie coś. Mat, pierwszy. Mój będzie pierwszy pewnie, bo jest szybszy. Poza tym jest Polski znowu, a ty znowu idziesz w jakieś amerykańskie dziennikarki. Podczas gdy na naszym rodzimym poletku nasza polska dziennikarka przeżywa Armagedon oblężenie. Trzeba ją wspierać. I Cytmagedon. ja o niej powiem. Cycmagedon. Cycmagedon. Zgadza się. 74% tych tegorocznych maturzystów zdało. Pani Karolina Pajączkowska. Pewnie Tak samo ostatnio zamiast powiedzieć projekt Klaudiusz, powiedziałem projekt Klaus. Jak ja potem edytuję, to muszę Kubę pytać, czy na pewno sprawdził te no, informacje. Biedna, no. Czy na pewno. I jeszcze szukam to w Google. Wiedziałaś, kogo wybierasz? Wiedziałaś? Nie. Wiedziałaś bo. z kim? Karolina Pajączkowska, dobrze powiedziałem. To pani, która była w top model, czyli jest taka troszkę uznawana za taką modelkę, taką piękną dziewczynę. Ma 29 lat. I ona sobie z TVN24 przeszła do TVP, i tam już rozlał się hejt że do TVP przeszła, no bo wiadomo, TVP nie jest obecnie zbyt potocznie i powszechnie uwielbianą Poważaną. stacją. Mhm. Natomiast ja nie mam z tym akurat problemu, że ona przeszła. Tego bym nie hejtował. Mhm. No bo to nie jest kwestia... No dobra, wiadomo, TVP robi syf, ale może ona akurat jest rzetelnym dziennikarzem. Może ona akurat będzie takim ostatnim bastionem yy, prawdomództwa. prawdomództwa i bycia... Bo to też jest taki... To jest nasz zawód. Nasz? Nasz, nasz, naszego zawodu problem to jest. Jaki? Influencerstwo? To też wielkie gwiazdy mówią do innych gwiazd, że na przykład dostajesz propozycję zagrania w TVP w jakimś filmie, w jakimś serialu. Jest tam chyba tylko jeden serial korona królów. Nie No pewnie jest więcej, ale dostajesz takiej koronie królów. Mhm. Bierzesz czy nie bierzesz. Pieniądze nie śmierdzą. No, <laughs> no, no bo ktoś ci powie, że no ale nie możesz się na to godzić. Wiesz, co oni tam robią, nie możesz wspierać stacji, która wiesz, co robi. No dobra, ale też fajnie jest ale co Ale też coś pieniądze jeść. nie śmierdę. Fajnie jest móc opłacić za mieszkanie i nie wiem, pójść sobie do Starbucksa na No Też możesz po prostu starać się wykonywać rzetelnie swoją pracę tam. Tak mi tak. się zdaje, że jest to możliwe. Być może nie jest. Nie wiem, czy to jest takie... Czy to jest jednoznaczne takie, że jak tam zagrasz w czymś, to już podpisujesz się pod wszystkim. No właśnie. W czasie, Rozumiem, że jak zagrasz w Koronie Królów, to podpisujesz się trochę pod tą Koroną Królów. Która ale... jest... Jaka jest? Ale czasem to lepsze, znaczy, czasem że dobrze. podpisujesz się też pod wiadomościami? No to jest bez sensu. Czyli to, to tak jakby grając w filmie musiałabym sprawdzić, co robił producent filmowy, bo równocześnie podpisuje się pod wszystkimi, e, wszystkimi jego dokonaniami No, filmowymi. ale ta stacja zarabia poniekąd na Tobie, nie? No tak. Robisz rozumiem, jej oglądalność, Ten, ten ale więc ten producent tak wspierasz tę te stację. Ten producent, producent tak samo i ja tak samo wspieram jakby moim wizerunkiem wtedy tego producenta. I on na przykład jak molestuje ludzi i Ty zgadzasz się u niego grać, to co? Czy to jest moja wina? W takim razie, że on molestuje ludzi? No, czy... jakby wiesz, jako osoba, która jest przeciw molestowaniu. Skąd wiesz, że ja jestem przeciw? Nie wiem, tak zakładam. Z góry, <grym> bez sensu, totalnie masz rację. <grym> Kurczę, no, czy. Znaczy, to są takie do... ciężkie rozterki. Tak, ale wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że y, to wszystko opiera się o to, ile ci dadzą i w jakiej sytuacji finansowej w danym momencie jesteś. Zacznijmy od tego, że wszystko opiera się na biuście pani Pajączkowskiej. Ej, co robisz? Poszłaś. Ty. Ty. Laska se poszła. To jest to jest, to jest, to jest. To jest właśnie. Stajemy się coraz bardziej profesjonalnym dziennikarzem. Mamy kącik sportowy. O, y, tu. W, tak, niedługo będziemy gotować. Wszystko. Wszystko prowadza się do tego, że będziemy takim pytaniem na śniadanie niedługo. Może kogoś zaprosimy jakąś gwiazdę. <noise> Ała. Pani Pajączkowska wystąpiła w w programie TVP Info w sukience żółtej, uwydatniającej ewidentnie sylwetkę, bym powiedział, kobiecą sylwetkę. Tak. I nikt by się nie spodziewał, że wokół kobiecej sylwetki, w sumie wszyscy się spodziewali może. Że nikt się nie albo nikt spodziewał, się że nie spodziewał. pani Pajączkowska ma biust, czy co? Czy, czy nikt że się nie spodziewał, mają... że wybuchnie wokół tego Buz! niesamowita afera. Czy w ogóle mnie to zastanawia, że... Że to jest w ogóle temat, nie? Mam wrażenie, że to, to może to było specjalnie zrobione, żeby zrobić aferę. bo... że się tak ubrała specjalnie? Nie, że kogoś to jakoś tak wzburzyło. Znaczy, ale to nie jest, że wzburzyło. Ja rozumiem, że. Ona w... po prostu. Fala niespodziewanych wzwodów przeszła przez Polskę o godzinie 19, kiedy pani Pajączkowska robiła te yy, wiadomości. No ale na Boga, no to, to jest biust. Chodzi o to, Tylko. że mężczyźni, tudzież też kobiety, zaczęli komentować ją iż piękne cycuszki dorodne takie, więcej takich cycuszków w wiadomościach. O zboczeńcach to od razu byle leczyło duszę tych zboczeńców, piękne życie by było. No i pani Pajączkowska stwierdziła, że to seks jest Bo ma rację I okazało się, że oprócz komentarzy męskich, Spiderwebs podało, że są również komentarze, kobiece w tym, jednej pani dziennikarkiej, dość znanej, padł komentarz pod tytułem Jak się tutaj gdzieś tam coś doczepi, coś się upcha, coś się podpompuj, podpompuje, to się potem nie powinno dziwić, że się na to patrzy. A. I że y, jak się dziwi, że się patrzy, no to już nie można doczepić w mózgu sobie. Taka narracja, że ją komentują, że ona jest płytka, tak? Bo swój wygląd chce się wybić jak jakaś taka celebrytka i tego typu sprawa i jest taką pustą lalunią. Po pierwsze... Pani redaktor ma pełne i absolutne prawo do ubrania się tak, jak ma ochotę, i to ewentualnie jakaś osoba, która jest odpowiedzialna za strój, powinna jej zwrócić uwagę, jeżeli ten strój jest nieodpowiedni. Jeżeli taka osoba tego nie zrobiła, to znaczy, że ten strój jest odpowiedni. I oczywiście nie ma nic złego w tym, żeby zauważyć ciało pani redaktor, ale nie rozumiem potrzeby komentowania tego w jakikolwiek sposób. To, że ona ma dekolt albo nie ma, Absolutnie nie podważa jej kompetencji dziennikarskich, ani nie podważa jej inteligencji. Argument jest prosty. Tak. To odwraca uwagę od tematu. Wszyscy rzucili się na piersi. Poza tym to nie jest profesjonalne, bo dziennikarki nie powinny się tak ubierać. Ale. Ty, Takie są komentarze. Czy jest jakiś. Odpieraj to. Kod. Pod, Kod, no, nie, no pod. jest dress code, na pewno w sensie. No, no dobrze, że jeżeli... mają pewien dress code, na pewno. No, no dobrze. A Dlaczego naprawdę nie jesteśmy w stanie się skupić na tym, jak ktoś mówi, bo ma duże piersi? Czy to znaczy, że rozmawiając na żywo z panią Pajęczkowską masz. Nie wstydzę bo twoje wielkie piersi po prostu i kurzem przyciągają wszystkie twoje słowa, i one nie docierają do moich uszu? Czy to tak wyglądało? Znaczy, Czy wszystkie satelity nagle jest, zwróciły się na piersi? To jest Dariuszki? taka trochę narracja pod tytułem ona prowokowała. Ona, ona była świadoma, że ona nie powinna się czepiać, że są takie komentarze. <grym> no właśnie, no dokładnie tak. W sensie, fajnie, tak, jak fajnie. kobieta wyjdzie w sukience z dekoltem, to musi się godzić, godzić na to, że ktoś skomentuje jej pupę. I akceptować. Bo no jest to. przedmiotem seksualnym wtedy. Zastanawia mnie ta w ogóle rozpiętość argumentu, po, ponieważ z jednej strony mamy Monikę Olejnik, jakby już popatrzymy na inną stację, która zakłada bardzo takie, wiesz, faszynista ubrania, kolczyki, buty, i często nawet kamera pokazuje specjalnie i te buty, i kolczyki i akcesoria. I ja też dalej uważam, że to jest fenomenalne. Kobieta na wysokim stanowisku dziennikarskim, yy, która jest poważną osobą, może też wyrażać siebie za pomocą swojego ubrania i też Moim zdaniem, panować nad swoją seksualnością. jaki jest problem? Chodzi o to, że ona ma pełne prawo i pełne, i nie urąga jej niczego, żeby założyć sukienkę z dekoltem problem? i po prostu pokazać swoje ciało tak, ta... jak ona u was uważa za słuszne. Problem jest taki, że ten dress code jest tak naprawdę od podstawówki gorszy dla dziewczynek, nie? bo one nie mogą tam się malować, czy coś tam. I, i wiesz, jaki jest problem? Że nie powstał taki dekolt dla penica myślę, że to jest to? Jakby był dekor dla penisa, to byśmy mieli taki sam problem z mężczyznami. Oni by nosili, żeby jak najbardziej uwydatnić. Tutaj, tu no błagam Cię. Jesteśmy płcią... <grym> Jesteśmy płcią, która wysyła swoje ciupagi do partnerki, z którą chce rankować. Rankować. Rank... No. Więc jakby, umówmy, że jakby był coś takiego jak dekor dla penisa. To my byśmy zwariowali jako płeć męska. Może załóżmy taką firmę i będziemy może robić takie właśnie, to. takie okienko, żeby, po, po, tak tylko klasycznie taki, żebyś miał taki lekki glimpse na trzon. No bo patrz, jak masz yy, teraz... Nie, nie czubek, czubek to już za dużo, czubek to taki nie, sutek. Nie, no właśnie o to chodzi, że, no. że, żeby to był sutek, nie? Że ten czubeczek, ten żołądź tak. to jest czubek, ale resztę możesz normalnie sutek, pokazać. Sutek. A reszta jest te... Ta... Ale jo, a jądra? No właśnie... Nie, no, jądra, Myślę, to, że jądra też, jądra nie, też nie, nie. powinny być. ale tak, też? nie, że powinny być zakryte. No, zakryte. Tak. Jądra zakryte. Ale trzon? Trzon musi być uwydatniony. Okej. Okay. I wtedy patrz, od razu też się robi, że zaczynają się śmiać, że małe, bo widzą, że mówią na ciebie deska, że mówią na ciebie uuu, ale masz, ale masz potężnego donica. 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 Ale masz potężnego donica jednego. Mam taką znajomą, która jest muzykiem i gra na skrzypcach, i ona ma bardzo duże piersi. I jakby to jest problem jej od dawna, że te piersi przez nie wiadomo jaki tam tok wydarzeń stały się część, częścią jej osobowości w taki sposób, że ludzie postrzegają jej przez, ją przez pryzmat jej piersi. Bo jeżeli ona założy dekor, to wszyscy pierwsi, co komentują zawsze, no to to, że łokie masz cycki, nie? że na zajęciach muzycznych, na zajęciach teatralnych, na... gdziekolwiek ona była, niezależnie od jej umiejętności innych, mhm. to na pierwszym planie zawsze były też jej piersi. I to jest niesamowicie krzywdzące. No, była sprowadzane ale... do rozmiaru stanika. No, ale z drugiej strony no to śnieżoga. z drugiej strony no to jak to zrobić? Czy wiesz, o co chodzi? Czy nie wiesz, Ja wiem o co, wiem, mi o co chodzi, chodzi, ale to pociąg seksualny, a pełna świadomość i napisanie pewnego komentarza. No, ale jak chcesz komplementować? In, inne kobiety atakują Jak chcesz kobiety, skomplementować taką kobietę? No to myślę, że jest wiele sposobów, na które możesz ją skomentować, które nie dotyczą Nie seksualizują jej? jej. Tak. W sensie, że niekoniecznie od razu komplementować ją poprzez y, obiekt seksualny, w sensie doceniając jej ciało, tylko na przykład mądra kobieta, tak? Albo y, ładnie wygląda w tej sukience, po prostu napisać. Tak. Żeby to nie było od razu takie, że. W sensie, bo też teraz pewnie są ludzie, którzy przejdą właśnie na komentarz, to co, już nawet komplementu dziewczynie nie można powiedzieć? Że ma ładne piersi, nie mogę powiedzieć. Mhm. Nie. Nie, nie możesz. Dlaczego dajemy sobie pozwolenie komentowania piersi? Czy na przykład jakby ktoś zobaczył stopę? Fajna no, stopa! Stopkowcy? Stopkowcy. Tylko stopkowcy są po pierdzieleniu, to ci upaga od razu. Nie. Wysyłają od razu swoje ciupagi. <śmiany> Stopkowcy zawsze wysyłają ciupagi, jak widzą stopy, to jest... Że ta kobieta... Musi się w taki sposób w ogóle bronić. W ogóle mam wrażenie, tylko że to stacja powinna wydać oświadczenie na zasadzie. Pozwoliliśmy zam... jej się tak ubrać. Zamknijcie mordy. Nie, nie to pozwoliliśmy, Pozwoli, tylko byliśmy, y, jest, była okejka ze strony tam, nie wiem, jakiegoś tam działu. Y, Ale w, w ogóle. Się wiesz, to jest kwestia. Wydaje mi się, I że to mordy. też jest troszeczkę kwestia tego, że to jest TVP. I że, I że po ataku. prostu to jest już na tyle nawarstwiona. No bo patrz, jesteśmy w świecie, w którym walczymy o różnorodność. Mhm. Jakby wydaje mi się, że jakby w innej stacji jakaś kobieta by się tak ubrała i spotkała takie komentarze. Znaczy, to jest taka narracja trochę też przesadzona, no ale? Więc jakby na przykład właśnie jakiś dziennikarz był w fioletowych włosach i na niego naskoczono, że to jest nieprofesjonalne, bo odwraca uwagę od tematu i infantali... infantylizuje go, to by wszyscy się nagle rzucili, a czemu? Czemu nie może być taki, jaki chce? Wiesz, ja pamiętam, a propos takich różnych rzeczy, że ym, przygotowując się. Jakby zawsze wiedziałam, że chcę zostać aktorką, i wiedziałam, że jednym z etapów, które muszę przejść, to aparat zęby. Żeby no. po prostu wyprostować zgryz. I pamiętam, że była jakaś dziennikarka, nie pamiętam której stacji, to nie, nie ma znaczenia, która też miała aparat na zębach. I ona jakąś historię przedstawiała, i wtedy jedna osoba z, z rodziny, tak powiedziała: Boże, ale obrzydlistwo że takim ludziom pozwalają y, w telewizji się pokazywać. Przecież nie to obrzydza, jak ja patrzę na nią, to mnie to obrzydza. Oh, wow. ja siedzę przy stole i mam takie... Mm -hmm, <grym> fajnie. Nie chcę powiedzieć, że to jest typical white man, ale oj. to troszkę jest oj, typical oj, white man. Uważaj. To jest najbardziej dyskryminowana grupa obecnie, Mega. Więc uważaj. Zróbmy okno na siusiaki, żeby przestano... Żeby przestano patrzeć na piersi. Zróbmy to, mężczyźni. Stańmy po stronie piersi. Absurd. absurd. Przy tym wszystkim, co się dzieje. Przerobiłam to, to szybko i bez uczucia. No dobra, no to jakie tutaj yy, fasełko moje było? A ty powiedziałaś trzy razy? Nie, nie zażyłam. Czyli też mówisz o pokażającą historii. Nie wiem. Tak, moje było ciupaga. Skąd wiedziałaś? Ładnie to powiedziałem, że ciupaga mi się kojarzyła z... Nie jesteś tak kreatywny. Ciupagi? To ciupaga o ciupagi. A moja? Obrzydlistwo. Nie. A co? Śnieżoga. O... Śnieżoga. Kiedy ty to powiedziałaś? Powiedziałam raz, no. A kto to ci dał? Joachim W. Magdziak. Ja dziękuję un po koloko. Un, po koloko. un po koloko. Dobra, e, upokarzająca historia twoja? Wiesz co, to ja w takim razie użyję twojej taktyki i biorę koło pod tytułem zdjęcie. Swoje? Mhm. Jakie? To jest moje zdjęcie upokarzające, pam. I chciałam to kierować do wszystkich wszystkich kaczątek. Kochani, nie każdy rodzi się piękny. Możliwe, nawet, że przez 16 pierwszych lat nie będziecie piękni. Możliwe też, że przez 18 pierwszych lat nie będziecie piękni. Ale kiedyś może będzie moment, kiedy nie będzie tak źle. Kiedyś jedna aktorka spytała: Ej, co ty masz tutaj, tutaj na czole? Ja Ej, powiedziałem. Ej, sztycę mam. Mm -hmm. Ona, i co, co, co z tym robisz? Co z tym robisz? Co, 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 co? Ja mówię, no nie, no tuż już tymi sterydami naprawdę jestem zmęczony. Poza tym skóra się od tego uzależnia, raczej staram się po prostu tam. <gryw> Oczywiście. Nie robię tego za bardzo. Staram się trzymać dietę po prostu odpowiednio. <laughs> Brać suplementy i tak po prostu bardziej naturalnie <laughs> wpływać na to, żeby moja skóra była piękna i zdrowa. Ona mówi: No, a wiesz, że też woda utleniona jest na to dobra. Jakbyś sobie tam polał tutaj w te miejsca, czy tam na głowę, czy wszędzie, to, to, to spoko. Ja do tej pory nie wiem, czy ona mnie tak w ciula zrobiła, czy nie. Bo wiedziała, że mam to tutaj na głowie, nie? Mm -hmm. I jakby stwierdziłem. No, nie robi mnie ciula chyba, nie? No, może faktycznie gdzieś słyszała. Nie wiem, jakieś takie znachorskie, może to są metody, może nie, ale sprawdzę, no. W sensie nie zaszkodzi. A może pomoże. Tak, zazwyczaj wychodzę z takich rzeczy, które brzmią dziwnie. Z założenia, że nie zaszkodzi. A mam wrażenie, że to jest taka ludzka natura. A może pomoże. Tak. No i tam wylałem sobie to na głowę. No i zapomniałem, że woda utleniowa utlenia, więc później miałem takie blond paski na głowie. Rudo, rudo blond paski. Rudo blond i wszyscy, Hej, farbowałeś się? I jakby, no nigdy nie tłumaczyłem, co, co, co się wydarzyło i, i dlaczego to zrobiłem, no ale zawsze miałem w głowie takie, boże, ale jestem frajerem, że to zrobiłem, faktycznie jestem głupi. Ciekawe, czy to ma jakiś wpływ. Jeżeli wiecie, to napiszcie. Tak, Kochani... jeśli jest jakiś dermatolog, to proszę powiedzieć, co mam brać na łuszczycę, żeby być piękny. Cze? Dziękujemy Wam, że jesteście. Bez Was by tego nie było. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszamy na grupkę. No, nara.